Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. W tym materiale kontynuujemy sagę o transformacji Konora McGregora, przyglądając się jego wręcz karykaturalnej przemianie twarzy. Na początku chciałbym ogłosić, że zbliża się okazja do zdobycia moich produktów w bardzo okazyjnej, wręcz śmiesznej cenie. My także będziemy mieć swój stalowy Black Friday, a właściwie Black Weekend. Od piątku do niedzieli będą obowiązywały specjalnie przygotowane promocje. Gorąco zachęcam do kliknięcia w link w opisie i zapoznania się z ofertą na stronie stalowy W swoich produktach skracam drogę między tobą a wiedzą, oszczędzam twój czas analizując doniesienia naukowe, by zapewnić Ci najwyższej jakości informacje z praktycznymi zaleceniami, które zawsze pozwolą Ci te informacje zamienić w rezultaty. Zachęcam zatem do uważnego śledzenia mojej strony, a w międzyczasie przechodzimy do właściwej części materiału. Kiedy zobaczyłem wyskakujące zewsząd zdjęcia w cudzysłowie i dosłownie nowej twarzy Konora McGregora, miałem mieszane uczucia. Z jednej strony jest to przemiana, której chętnie bym się przyjrzał, z drugiej temat już kilka razy poruszałem, zarówno jeżeli chodzi o transformację twarzy, jak i samego fightera. Zadawszy jednak sam sobie pytanie, czy chciałbym obejrzeć nowy materiał na ten temat, odpowiedziałem, odniósłbym się do tego bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że tak jak ja również i wy nie macie jeszcze dosyć zaskakujących przemian żuchwy i dacie się zaprosić do krótkiej aktualizacji formy Conora McGregora. Jak zawsze w takich sytuacjach przygotowałem kilka porównań, które pozwolą czarno na białym zobaczyć stopień transformacji. Biorąc pod uwagę to, jak wyglądał będąc aktywnym fighterem w niższych klasach wagowych, można powiedzieć, że doszło tutaj do mocnej mutacji. McGregor razem z zyskaniem ogólnych rozmiarów, zdecydowanie zwiększył także objętość obszarów żuchwy. Powoduje to efekt poszerzenia i momentami wręcz karykaturalnie masywnej twarzy. O ile wcześniej patrząc mu oczy wyobrażaliśmy sobie atletyczną szczupłą sylwetkę. O tyle teraz ja mam przed oczami muskulaturę typowo masową. Warto wziąć pod uwagę, że różny charakter fotografii jest także powodowany pozbyciem się zarostu. Niemniej zmiany wydają mi się po prostu za duże, by zrzucić to na karp jedynie użycia maszynki do golenia. A zatem co jest na rzeczy? Na rzeczy są przede wszystkim nowe wymiary Conora McGregora. Mówi się o tym od czasu jego kontuzji w walce z Dustinem w czasie pauzy Irlandczyk skupił się na rozwoju siłowym, dorzucając znaczne ilości masy mięśniowej i nie tylko. Tak naprawdę ten fakt mógłby zostać uznany za wystarczający do wytłumaczenia zwiększenia objętości twarzy. Wraz z uzyskiwaniem rozmiarów zwiększa się ogólna ilość wody oraz tłuszczu w organizmie. Tak gromadzi się nie tylko na sylwetce jako takiej, woda powoduje także pełniejszą twarz. Tak samo tkanka tłuszczowa, jej część będzie odkładać się także na twarzy. Wspominałem już o tym przy różnych okazjach, że najprostszym i najbardziej oczywistym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą wyglądać bardziej atrakcyjnie, jest wejście na redukcję. Nie chodzi tu nawet o odsłonięcie mięśni brzucha. Przede wszystkim otrzymamy odtłuszczenie i wysuszenie twarzy. To z kolei zmieni jej rysy na bardziej męskie. Zaostrzy linie żuchwy, wyeksponuje mięśnie, żwacze. Chociaż w gruncie rzeczy będzie to po prostu iluzja, otrzymamy w ten sposób szerszą żuchwę. I to nie wydając ani złotówki na przereklamowany asortyment służący do rzucia. U każdego kto robi masę zajdzie efekt odwrotny. Z posiadającej charakterne rysy twarzy... Pusia może zacząć przypominać okrągłą twarz uśmiechniętego Bobasa. Chyba nie muszę wspominać, że to nie taka charakterystyka jest najbardziej atrakcyjna dla płci przeciwnej. A jednak, pomimo tego, co powiedziałem, u będącego na masie Magregora doszło do wizualnego poszerzenia żuchwy. To należy skojarzyć z hipertrofią mięśni żwaczy. Sporo osób pisało pod moimi filmami odnośnie zmian twarzy, że nie należy od razu zwalać winy na środki dopingujące. Liczna grupa zauważyła, że pod wpływem treningu siłowego doszło u Was do przerostu mięśni żwaczy. Jakby nie patrzeć, podczas ćwiczeń robimy różne ciekawe i mniej ciekawe miny. Bez wątpienia, zmuszając do pracy mięśnie twarzy. Taki uboczny trening mięśni żwaczy może przyczynić się do ich hipertrofii. Na skutek rozpoczęcia ćwiczeń może podnieść się poziom testosteronu, zwiększyć ogólna ilość mas mięśniowej i poszerzyć żuchwa. Możliwe także, że zmiana diety wymusiła intensywniejszą pracę tych mięśni. Najbardziej prawdopodobne jest jednak zrzucenie tkanki tłuszczowej, która sprawia iluzję większych mięśni żwaczy. Nie ma jednak bezpośredniego połączenia między rozmiarami bicepsa a rozmiarami żuchwy. Samo w sobie zyskiwanie mięśni w innych rejonach nie powinno mieć wpływu na rozmiary mięśni żwaczy. Niemniej, zaczynając intensywne treningi siłowe, przynajmniej jeden z wymienionych mechanizmów najprawdopodobniej u siebie zauważysz I w ten sposób siłownia jak najbardziej może przyczynić się do poszerzenia żuchwy. Jednakże, moim zdaniem, na rzeczy jest przede wszystkim to, że od dawna Conor McGregor nie był testowany antydopingowo i w najbliższym czasie nie będzie. To dlatego, że nie znajduje się na liście Usada, w połączeniu z faktem, że chce jak najszybciej odzyskać sprawność po poważnej kontuzji. Duży potencjał do użycia środków anabolicznych. Te, jak wiadomo, powiększają wszystkie mięśnie, także te po bokach żuchwy. Wystarczy spojrzeć na wielu kulturystów, by zobaczyć jedne z najbardziej spektakularnych żuchw. Generalnie to właśnie po użyciu sterydów należy spodziewać się najbardziej spektakularnych transformacji twarzy. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie do takich właśnie zalicza się ta omawianego fightera. Do tego bierzmy pod uwagę fakt, że sterydy zwiększają retencję. Wody. Ta, jak już mówiłem, zagości także na twarzy, nadając jej potężniejszego wymiaru. Podsumowując, czy może być to po prostu efekt masy? Teoretycznie tak. McGregor jest większy, napuchnięty. To mogło rzutować na wygląd twarzy. Jak najbardziej pasuje to także do scenariusza, w którym główne skrzypce grają środki dopingujące. To właśnie w tym wypadku spodziewalibyśmy się tak dużych zmian, że całość wyglądałaby aż nieco karykaturalnie. Jak dla mnie za dużo rzeczy pasuje do takiej wersji, by zakładać przeciwną. Jednakże nikt z nas, ja także nie znam rzeczywistości. Mogę się jedynie domyślać. Dajcie znać w komentarzach, jak wy widzicie tą przemianę. Na koniec raz jeszcze zachęcam do śledzenia strony stalowy-szok.pl, na której z okazji Black Friday pojawią się bardzo ciekawe oferty. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.